Siemanko, witajcie na kanale CyberTester. Dzisiaj obalimy 9 mitów dotyczących olejków CBD. Jesteście gotowi? No to zaczynajmy. Odlecieć tak, odlecieć daleko za lasem, górami, rzeką, odlecieć i mieć wszystko gdzie. Zanim jeszcze zaczniemy omawiać dzisiejszy temat i dzisiejszych 9 mitów dotyczących olejków CBD, zapraszam Was do subskrybowania kanału. Sprawdźcie, czy to na pewno robicie. Czasami YouTube usuwa subskrypcję, jak długo się Wam nie pokazywał film z tego kanału. Zdarzają się takie sytuacje, także sprawdźcie po prostu, czy to robicie. Jeżeli to robicie, to git, bardzo dziękuję. Jeżeli tego nie robicie, to zastanówcie się, bo myślę, że warto subskrybować, żeby widzieć tych materiałów tutaj więcej. Często pojawiają się różne konkursy. Teraz na 2000 subskrypcji, jak zaraz pychniemy i będzie nas tutaj już 2000 osób, robię specjalnego live'a, w którym też również będziecie mogli wygrać olejki, też od Canava Organics i od innych firm, także myślę, że warto. Dobra, jedziemy z tematem. Wypisałem sobie tutaj oto na karteczkach 9 różnych mitów, które są często spotykane w sieci, w komentarzach, pod różnymi filmami, pod artykułami na różnych blogach, na forach, w social mediach ogólnie też. No i dzisiaj po prostu zmierzymy się z tymi mitami i odpowiemy właśnie na te 9 mitów, które znalazłem w sieci. Pierwszy mit, myślę, że najbardziej popularny wśród osób, które jeszcze nigdy nie miały do czynienia z olejkami CBD lub też gdzieś słyszały, że olejek CBD działa, ale nigdy tego właśnie nie spróbowały same na sobie, to mit, który można nazwać tak: olejek CBD to placebo. Olejek CBD to nie placebo. Dlaczego? Dlatego, że po prostu trzeba być ignorantem, żeby w ogóle tak myśleć, że ten olejek to może być zwykłe placebo. Istnieje wiele dowodów na to, że olejek CBD działa. Jest masa badań, artykułów na ten temat, że ten olejek rzeczywiście osobom pomaga w różnych dolegliwościach, czy po prostu w codziennym życiu. Ja sam używam olejek CBD, tutaj na przykładzie właśnie Canava Organics, już prawie rok, w październiku, myślę, to tak, w październiku będzie rok, jak ten olejek używam i faktycznie powiem Wam, że pomaga. Osoby, które których nie dotyka, nie dotykają jakieś poważniejsze schorzenia, to mogą też zauważyć to w poprawę swojego życia, w jakości snu, w lepszej koncentracji, mobilizacji, pracy. Podczas pracy dużo osób, z tego co słyszę, z którymi osobami rozmawiam, używają olejków CBD w pracy, która ich stresuje. Tak samo herbat konopnych i to również pomaga. Herbaty konopne na przykład od Canava Organics także mają CBD w sobie. Też wiele bliskich moich osób używa olejki CBD i nie używałoby ich, gdyby te olejki im nie pomagały. Dodatkowo mogę powiedzieć, że moje koty i pies używa również olejków CBD, takich dla zwierząt, także one nie wiedzą, co to jest placebo i nie wiedzą, co im podaje, bo im to podaje do jedzenia i ja sam po prostu widzę efekty tego podawania im CBD. Drugi mit to: olejek CBD działa od razu. Olejek CBD nie działa od razu. To trzeba powiedzieć. Możemy zacząć go od razu używać. I tutaj w zależności od tego tak naprawdę, kto będzie brał ten olejek, jaka osoba, od jej organizmu tak naprawdę wiele zależy. Od tego, czy ktoś już wcześniej miał do czynienia z konopiami, czy na przykład jest palaczem medycznej, albo na przykład mieszka w kraju, w którym można sobie palić, czy też waporyzować susz, który w naszym kraju jest na przykład nielegalny, to takie osoby mają większą tolerancję ogólnie na konopie, no i na wszystkie fitoskładniki, fitosubstancje, które znajdują się w konopiach, co też tyczy się właśnie olejków CBD, bo w olejkach CBD również zawierają się inne fitoskładniki. Wiadomo, THC poniżej 0,2%, tak żeby było wszystko legalnie w naszym kraju. Natomiast inne składniki również oddziaływują.
I tutaj właśnie jest ważna ta sprawa, że należy się nasycać tym CBD przez jakiś czas. Jeżeli nie mieliście do tej pory styczności z olejkami CBD i innymi produktami konopnymi, no to gdzieś tak tydzień, dwa brania tego olejku i powinniście zauważyć jego działanie w praktyce. Ja na przykład jak dawałem osobom, które do tej pory nie miały styczności z konopiami, to te osoby, tak jak zauważyłem, w ciągu 3-4 dni już zauważyły na przykład, że poprawiła się jakość snu. Ale też musiały te osoby sobie przyjąć odpowiednią dawkę, bo dla jednej osoby jedna kropla dziennie to już będzie dużo. Naprawdę są takie osoby, które przyjmują małą dawkę CBD, a dla nich jest to już dużo. A niektóre osoby potrzebują 3 kropli, 4 kropli, albo tak jak ja na przykład pół pipety, bo dużo testuję różnych innych produktów konopnych i żebym ja coś poczuł, to muszę wziąć tego troszkę więcej, bo jestem dzień w dzień z CBD. Kolejny mit. Tylko drogie olejki działają. No i tutaj tak naprawdę Canaba Organics to jest właśnie ta firma, która świadczy o tym, że nie tylko drogie olejki działają. Drogie olejki po prostu są drogie. Mogą być dobre i tanie olejki. O tym też zrobiłem film, możecie sobie zobaczyć właśnie, co wpływa na cenę olejków CBD. Tutaj macie kilka właśnie wyjaśnień, dlaczego i skąd bierze się cena danego olejku, dlaczego niektóre firmy które produkują olejki lub też dystrybuują olejki CBD, mają tak wysokie ceny olejków w porównaniu do swojej konkurencji. Przykładowo, Canaba Organics to jest polski producent olejków CBD, co już myślę wiecie, ale jak jesteście pierwszy raz na tym kanale, no to jeszcze raz powiem. To jest polski producent olejków CBD, mają własne uprawy konopi w Polsce, no i bardzo dbają o proces całego powstawania tego olejku. Na każdym opakowaniu olejku widzicie, ile macie procent, jakie jest stężenie CBD w danym olejku, co do tego też powiedziałem, bo do tego też jest kilka mitów dotyczących stężenia, czy też właśnie zawartości miligramowej w danym olejku. I tutaj macie podane, ile jest procent, czyli 20%. Co oznacza 20% w tym olejku? To oznacza, że 2000 mg mieści się w 10 ml olejku. I właśnie macie taką informację, że to jest 20%, i w środku jest 2000 mg. To jest naprawdę mocny olejek, bardzo dobry i tak naprawdę jeżeli macie jakieś poważniejsze schorzenia, to ten olejek powinien sobie z tymi schorzeniami poradzić. Ja na przykład używam częściej piątki i dziesiątki i zdecydowanie w zupełności mi wystarczają na sen, w ciągu dnia, na koncentrację. Także jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tego, że nie tylko olejki CBD drogie działają, to też zrobiłem taki odcinek tutaj o tym, jak wolne konopie przebadały 23 marki olejków. Między innymi właśnie Canaba Organics tam się znalazła i zobaczcie, jakie tam są wyniki. I też sobie porównajcie oczywiście z tym, jakie ceny ma Canaba Organics. W tym miejscu też chyba warto zaznaczyć, że możecie skorzystać z kodu promocyjnego, rabatowego, zniżkowego, zwał jak zwał, kod CBDTester, pisane razem. W momencie, kiedy będziecie sobie zamawiać coś z Canaby, być może, no to po wpisaniu tego kodu macie minus 5% na całe wasze zakupy i ten kod jest czynny cały czas. Kolejny mit. I to jest mit w większości rozpowszechniany przez osoby, które nie miały styczności z olejkiem CBD lub miały z czymś innym, co myślą, że jest olejkiem CBD. I też być może, że nawet jeszcze nie skorzystały z tego, a oglądały jakieś inne filmy, które trochę przekłamują jakby rzeczywistość. I tutaj, jaki to jest mit? To jest mit, że po olejku CBD będę miał fazę jak po THC. No nie. Po olejku CBD nie będziesz miał fazy takiej jak po THC, bo to jest inny kanabinoid. Także CBD działa zupełnie inaczej niż THC. THC jest kanabinoidem wpływającym bardzo na psychikę. Też często, jeżeli macie jakieś problemy psychiczne, to odradza się palenie konopi właśnie z dużą zawartością THC. Natomiast CBD działa zupełnie inaczej. On uspokaja, relaksuje, odpręża, koncentruje. I tak naprawdę na tych kilku działaniach można się skupić przy CBD. Tutaj nie będziecie mieć takiej fazy właśnie, że będzie coś wam wchodziło na głowę, że będziecie się schizować, czy nie wiem, czy zamknęliście drzwi, czy możecie wyjść z domu, czy na pewno wszystko jest ok. Czegoś takiego przy CBD nie ma. Jeżeli przedawkujecie CBD, wypijecie za dużo, weźmiecie tego, no to może
trochę, ale to nadal nie będzie taka sama faza jak po THC. Jeszcze nigdy nie miałem, a testuję już bardzo długo te produkty wszystkie, nigdy nie miałem takiej fazy jak po THC. Mówimy tutaj o olejkach CBD. Kolejny mit. Mit: olejek CBD to olejek z medycznej marihuany. Pytanie to nie powiedziałem całego, bo YouTube traktuje różnie, jak się mówi te słowa. Także olejek CBD to nie jest olejek produkowany właśnie z medycznej. Olejek CBD produkuje się z konopi włóknistej. Konopi, która zawiera duże ilości CBD, a nie THC. Konopi, która jest zupełnie legalna w naszym kraju do uprawy. Oczywiście trzeba mieć swoje uprawnienia, pozwolenia na uprawę takiej rośliny w Polsce, natomiast możecie to bez problemu zdobyć i uprawiać. Kolejny mit tyczy się zawartości miligramowej CBD w olejku oraz stężeń, bo tutaj jest dużo jakby niejasności. I tak, mit, że 500 mg to 5% olejek, a 1000 mg to 10% CBD w olejku. No i tak nie do końca jest, bo faktycznie jest dużo butelek na rynku, które są 10 ml. I przykładowo w 10 ml butelce, jakbyście mieli tutaj powiedzmy 1000 mg, no to można powiedzieć, że ten olejek jest 10%. Dlaczego? No bo 10% z niego to CBD. 1000 mg właśnie na 10 ml. Natomiast jeżeli mielibyśmy przykładowo butelkę 100 ml i w niej byśmy mieli 1000 mg, to ten olejek już nie będzie stężeniem 10%, a 1%. Także, jeżeli widzicie gdzieś butelki, a są też często butelki 20-30 ml, to przykładowo, bo takie możecie spotkać częściej też, butelki 30 ml, w których zawartość miligramowa CBD jest 500 mg, to nie jest olejek 5%. To jest olejek o stężeniu około 1,6-1,7, jak dobrze liczę, procenta. Bo to trzeba po prostu sobie podzielić, tak? To jest 30 ml oleju, w którym zawarte jest 500 mg CBD. To nie jest olejek 10 ml, w którym zawarte jest 500 mg CBD i wtedy można było powiedzieć, że to jest stężenie 5%. Kolejny mit tyczy się sposobu ekstrakcji, czyli pozyskiwania oleju CBD. Tylko ekstrakcja CO2 jest dobra. To nieprawda. Kto tak mówi? Tak mówią firmy, które produkują w ten sposób olej, to jasne, że takie firmy będą to mówiły. Natomiast to się nie do końca trzyma prawdy, gdyż nie jest tak, że CO2 jest jedynym słuszną ekstrakcją olejków CBD. Metoda ekstrakcji nadkrytycznym dwutlenkiem węgla jest metodą na pewno droższą. Są droższe maszyny, wyprodukowanie tego jest droższe poprzez to, że maszyny są drogie. Natomiast też jest to proces, który jest znacznie szybszy niż ekstrakcja alkoholem. Przykładowo właśnie Canaba Organics robi te olejki za pośrednictwem właśnie ekstrakcji alkoholowej. Spożywczym etanolem. Możecie więcej o tym posłuchać w tym filmie, w którym mówiłem, jakie są zalety takiej ekstrakcji. No i powiem wam jeszcze raz to, że w tych badaniach, które robiły wolne konopie na tych 23 różnych markach, w których też znalazła się Canaba Organics, no to właśnie wyszło szydło z worka, że tak powiem. Wyszło to, ile innych różnych kanabinoidów znajduje się w olejku CBD od Canaba Organics. I tutaj wyszło, no naprawdę bardzo dobrze na plus dla kanaby. Jest wiele więcej zawartości tych innych kanabinoidów, które się mogą znajdywać w olejku CBD przy tym produkcie, a ten produkt był robiony ekstrakcją właśnie alkoholową. Ekstrakcja CO2 może być dobra, na pewno maszyny są droższe, natomiast informacja, że tylko ekstrakcja CO2 jest dobra, no jest nieprawdziwa. Kolejny mit jest trochę właśnie połączony z tą ekstrakcją. Natomiast brzmi następująco. Olejek CBD full spectrum możemy uzyskać tylko dzięki właśnie ekstrakcji CO2, czyli nadkrytycznym CO2. No nie, tak nie jest. I właśnie te same badania, o których wspominałem przed chwilą, dają nam znać o tym, że to właśnie ekstrakcja alkoholowa jest lepsza. I że tutaj mamy na pewno full spektrum. Możemy mieć przy ekstrakcji CO2 również inne kanabinoidy występujące w olejku.
Tak jest, zdarza się. Znam takie firmy, które mają. Natomiast też nie są to aż tak wysokie składowe tych innych kanabinoidów, jak właśnie w przypadku tego oleju. Ostatni mit na dzisiaj to oleje CBD uzależniają. No i tutaj odpowiedź jest oczywiście jasna. Oleje CBD nie uzależniają. Na pewno warto podchodzić do spożywania olejków CBD w odpowiedni sposób. W jaki sposób, jak je dawkować, jak je spożywać. Też zrobiłem film o tym tutaj, także możecie sobie zobaczyć. Oleje CBD są dostępne dla ludzi w każdym wieku. Dla najmłodszych, dla tych najstarszych i dla tych pośrodku, a także dla zwierząt. Także tutaj nie mówimy o uzależnieniu, bo go nie ma. I to tyle. Nie znam jeszcze żadnej osoby, która by się uzależniła od CBD. A znam wiele osób, którym CBD pomogło się zrelaksować, odprężyć, skoncentrować na pracy i wziąć taki głęboki oddech w dniu codziennym. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mamy 9 mitów, które omówiliśmy. Jeżeli tego jeszcze nie robisz, no to zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje na kanale, bo 2-3 filmy tygodniowo wpadają co tydzień, także mogłeś jeszcze, czy mogłaś wiele filmów nie widzieć. Także jeżeli jesteś pierwszy raz tutaj na kanale, zapraszam do zobaczenia strony głównej, na której jest już 118 różnych filmów dotyczących właśnie CBD. No i to było na tyle, także dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam i do kolejnego. Bless!